Reykjavik. Ostatni towarzyski mecz Polaków przed jesiennymi spotkaniami eliminacyjnymi. Biało-czerwoni bez Olisa Debe, Świerczewskiego i Karwana. Za to z Jackiem Bąkiem i Grzegorzem Paterem od pierwszych minut. Z Animuszem rozpoczęli gospodarze. Oto ich pierwsza sytuacja. Przed szansą na strzelnie gola stanął Siktorsson. Lepszy w tej sytuacji Jerzy Dudek, przy okazji brutalnie zaatakowany przez gracza islandzkiego. Chwilę potem pierwszą sytuację mieli biało-czerwoni. Główkował Paweł Kryszałowicz. A oto 17. minuta spotkania. Prowadzenie zespołu polskiego po samobójczym trafieniu Einarda Freydarssona. Obrońca islandzki zaskoczył własnego bramkarza Parasona. Brawa za tę akcję dla Arkadiusza Bąka. Po bramce ponownie zaatakowali Islandczycy. Oto strzał Gudmundssona. Broni Jerzy Dudek. I odpowiedź zespołu polskiego. Przed szansą na podwyższenie wyniku stanął Arkadiusz Bąk. Zabrakło decyzji. Przed przerwą Polacy stworzyli jeszcze dwie doskonałe sytuacje. Do środku wyje Krzynówek, główkuje Kałużny. W końcówce pierwszej części meczu niepewna interwencja Arasona mogła doprowadzić do straty drugiej bramki przez zespół islandzki. Na szczęście dla niego z linii bramkowej piłkę wybił jego kolega z drużyny. I druga część meczu. Oto szansa przed Radosławem Kałużnym. Zamieszanie pod bramką Arasona. Niewykorzystane przez biało-czerwonych. Sporo pracy miał także polski bramkarz Jerzy Dudek. W przestrzeni kilkudziesięciu sekund musiał się wykazać dwiema interwencjami. Na razie był nie do pokonania. A to już akcja Pawła Kryszałowicza. Zakończono strzałem, który poszybował nad poprzeczką bramki Arasona. Partnerem Kryszałowicza w tym meczu był Marcin Żebłaków. A to już jest kolejna akcja zespołu polskiego. Strzał Radosława Kałużnego. I gdy wydawało się, że Polacy dowiozą zwycięstwo do końca, w 87. minucie padł gol dla zespołu islandzkiego.
strzelcem bramki Sigurdsson. Wcześniej wydawało się, że sędzia odbliżdża faul po zagraniu Kałużnego, ale i tak ta akcja szczęśliwie zakończyła się dla zespołu islandzkiego. Dudek został po raz pierwszy pokonany w tym spotkaniu. Był to zarazem pierwszy gol zespołu islandzkiego w historii pojedynków między obiema reprezentacjami. Po słabym meczu Polacy zremisowali z Islandią 1-1.